Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem Wam opowiedzieć w kilku słowach, jak dać taki przepis, jak zrobić panir. A więc to jest taki panir, to jest ser domowej roboty. Świeży ser w języku hindi zwany panirem można jeść sam albo wykorzystać do innych potraw. Jest on wyjątkowym serem ze względu na różnorakie zastosowanie i łagodny smak. Nie topi się w wysokich temperaturach. A więc 2 litry pełnego mleka, 2 łyżki soku z cytryny lub 1 do 2 łyżeczek kwasu cytrynowego, może to być też naturalna cytryna, sok z cytryny po prostu, lub 325 ml jogurtu albo 600 ml kwaśnej serwatki. Postawić mleko na średnim ogniu w garku w takiej ilości, by mleko mogło zagotować się bez wykipienia. Kiedy się czeka na zagotowanie się mleka, przygotować odpowiednią ilość środka ścinającego, czyli albo cytryny, albo kwas cytrynowy. Potem, jeżeli to mleko się zetnie, musimy tą zawartość wylać na takie płótno albo na takie sitko duże, czy po prostu, żeby to odciekło. I to po prostu się zrobi jakby takie naczynie, które pomieści serwatkę. Kiedy mleko się zagotuje, trzeba dodać do niego środek ścinający. Przezroczystej żółtej serwatki prawie natychmiast oddzieli się gąbczany panir. Jeśli serwatka nie jest przezroczysta, to trzeba dodać jeszcze odrobinę środka ścinającego i ponownie zamieszać. Kiedy ser zupełnie oddzieli się od serwatki, zdjąć garnek z ognia. Ser z serwatką wylać trzeba na wyłożony uprzednio woreczek lub sitko. Żeby ser stał się bardziej jędrny, można go potrzymać przez pół minuty pod bieżącą zimną wodą. Następnie odstawić go do odsączenia lub odcisnąć. Także ten ser po prostu trzeba go po prostu odsączyć. On musi, ta woda musi z niego wyjść cała. Można go trochę przydusić na sitku czy tam na danym płótnie białym. I wówczas ten panir możemy położyć na taką jakby deseczkę drewnianą. Można go pociąć w kostkę i można go przeprażyć jako dodatek do warzyw. To jeżeli robimy na przykład szpinak, robimy jakieś inne warzywa, cukinię czy paprykę czy jakiekolwiek inne warzywa, można ten panir stosować jako dodatek do naszych warzyw. Dodam, że najlepiej ten dodatek albo bezpośrednio ten panir dać do tego szpinaku, albo można go po prostu w kosteczkach pokroić i przeprażyć na oleju, tak żeby on miał taką konsystencję raczej twardą. To już każda osoba według własnego smaku może sobie taki panir w domu właśnie przygotować. Ja stosuję sok z cytryny, dając takie 2,5 łyżki soku z cytryny do mleka. Wówczas to mleko ulega jakby ścięciu. Jest to naturalny sposób na zrobienie tego właśnie tego paniru. Jest to, dodam, że naprawdę panir z warzywami, szczególnie ze szpinakiem i z cukinią ma bardzo dobry smak. Oczywiście trzeba go odpowiednio też posolić, odpowiednio przyprawić. Dodam, że można użyć też kurkumy, kury lub jakichkolwiek innych przypraw, tak żeby to jedzenie miało dobry smak. Na marginesie chciałem Państwu zaprezentować nasze produkty Aronit, który jest odpromiennikiem, który pomaga na nasze zdrowie. To jest Aronit Home Office, który służy do zabezpieczenia mieszkania, jak również mamy też Aronit Personal. Te odpromienniki można kupić na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam serdecznie z Teneryfy. Do widzenia.